Witam Was bardzo serdecznie w czwartek, 10 lutego. Modlimy się tekstami z liturgii słowa właśnie na czwartek, 5 tygodnia zwykłego. W opisie tego filmu znajdziecie teksty czytań. Możecie śledzić wzrokiem te teksty, kiedy ja będę czytał na głos. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Kiedy Salomon się zestarzał, żony zwróciły jego serce ku cudzym bogom i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca Dawida. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków oraz Milkoma, ohydę Ammonitów. Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu, jak Dawid jego ojciec. Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, bożkowi moabskiemu, na górze naprzeciw Jerozolimy oraz Milkomowi, ohydzie Ammonitów. Tak samo uczynił wobec wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom. Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od Pana, Boga Izraelskiego. Dwukrotnie mu się ukazał i zabraniał mu czcić cudzych bogów, ale on nie zachowywał tego, co Pan mu nakazał. Wtedy Pan rzekł Salomonowi: wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci królestwo i dam twojemu słudze. Choć nie uczynię tego za twego życia ze względu na twego ojca Dawida, to wyrwę je z ręki twego syna. Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na Jeruzalem, które wybrałem. Z psalmu 106. Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań i sprawiedliwie postępują w każdym czasie. Pamiętaj o nas, Panie, gdyż upodobałeś sobie w Twym ludzie. Przyjdź nam z pomocą. Ojcowie nasi zmieszali się z poganami i uczyli się postępować jak oni. Poczęli czcić ich bałwany, które stały się dla nich pułapką. Składali w ofierze swych synów i swoje córki złym duchom. Gniew Pana zapłonął przeciw jego ludowi, aż poczuł wstręt do własnego dziedzictwa. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu, wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, nie mógł jednak pozostać w ukryciu. Zaraz bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, padła mu do nóg, a była to poganka, syrofenicjanka z pochodzenia i prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. I powiedział do niej Jezus: pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. Ona mu odparła: tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po dzieciach. On jej rzekł: przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. Zapraszam, abyśmy teraz pomodlili się spontanicznie. Będziemy powtarzać: Panie, który uwalniasz, bądź uwielbiony. W napomnieniu, które kierujesz do Salomona, aby odwrócił się od bożków. Panie, który uwalniasz, bądź uwielbiony. Że przez swój gniew okazujesz miłosierdzie i litość, bo chcesz odwrócić grzesznika od jego grzechu. Panie, który uwalniasz, bądź uwielbiony. Tym, że Ty upodobałeś sobie w swym ludzie pomimo niesprawiedliwości i odstępstw tego ludu. Panie, który uwalniasz, bądź uwielbiony. W tym, że pochylasz się nad Syrofenicjanką, mimo jej pogańskiego pochodzenia, przychodzisz z pomocą. Panie, który uwalniasz, bądź uwielbiony. W wierze, którą wykazuje poganka. Panie, który uwalniasz, bądź uwielbiony. W uzdrowieniu, które udzielasz dziecku poganki. Panie, który uwalniasz, bądź uwielbiony.
tym cudzie opuszczenia złego ducha z tego dziecka. Panie, który uwalniasz, bądź uwielbiony. W tym, że kiedy zwracamy się do Ciebie, mimo naszych słabości, mimo naszego uwikłania w zło, Ty jesteś Bogiem, który nie odwracasz się od nas. Panie, który uwalniasz, bądź uwielbiony. Słuchajmy teraz Boga. Słuchajmy, co mówi do naszego serca. Możesz modlić się w językach, ale słuchaj tego, co Bóg do Ciebie teraz mówi. I zapamiętaj to. Pomódlmy się dzisiaj do Ducha Świętego o taką pamięć, żebyśmy pamiętali o tym, że Bóg pomimo tego, że jesteśmy słabi i grzeszni, nie zapomina o nas. Żebyśmy mieli to w świadomości i abyśmy się tego uchwycili, tej prawdy. Duchu Święty, pozwól nam, abyśmy pamiętali o tym, że Ty jesteś Bogiem dobrym. Że nie jest, że nawet jeżeli pokazujesz nam swój bunt na grzech, to chcesz przez to powiedzieć: uciekaj od zła. Ja Cię od tego zła uwalniam, wyzwalam i pochylam się nad Tobą mimo Twego pogaństwa, mimo Twego grzechu. Duchu Święty, spraw, abyśmy utożsamili się z tą postacią dzisiaj Syrofenicjanki, która woła mimo swego pogaństwa i spójrz na nasze serca. Często uwikłane w grzech, w słabość. I wysłuchaj naszych próśb i modlitw, które zanosimy za siebie i za innych. Pokaż nam, jaki Ty jesteś dla nas dobry. Daj, abyśmy się uchwycili tej prawdy. Mój Bóg jest dobry. Pamięta o nas, bo upodobał sobie w swym ludzie. Przyjdź, Duchu Święty. Amen. To mnie dzisiaj dotyka ze słowa. Pamiętaj o nas, Panie, gdyż upodobałeś sobie w Twym ludzie. Bóg upodobał sobie w nas. Mimo, że często jest tak, że jesteśmy przy Nim, odwracamy się od Niego, wracamy do Niego,
i znowu uciekamy. Bóg jest zawsze przy nas. On jest dobry. To mnie dzisiaj dotyka, że mimo słabości On przychodzi nam z pomocą. Co Ciebie dzisiaj dotyka w Słowie? Co jest takim szczególnym fragmentem, który przemawia do Ciebie? Umieść to w komentarzu, udostępnij tę modlitwę innym, daj łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnych naszych modlitwach. Zostań dzisiaj jeszcze z tym Słowem. Przemedytuj. Dobrego błogosławionego dnia.